Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. I uwaga, pierwszy raz na moim kanale pojawia się poradnik, jak zdobyć milion odsłon. I oczywiście wiąże się to z książką, pyk, Milion odsłon Tash. W tej oto książce główna bohaterka z dnia na dzień staje się znaną youtuberką. No i stąd ten poradnik, jak zdobyć milion odsłon. Jedziemy! Ciekawe, jak to jest być sławnym. Posiadać milion odsłon na YouTube. Mieć swoich fanów. I hejterów? Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to jest, to mam dla ciebie propozycję. Nakręć film o sobie, po prostu. To może być vlog, amatorski teledysk, czy jakiś poradnik, gdzie pokażesz swoje pasje, życie, czy też jakieś uzależnienia. Uruchom wyobraźnię, dodaj humor i voila, czas podbijać świat. Dobra, stop! Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, aby mieć te milion odsłon. Masz dwie opcje. Pierwsza, filmik dodaj na swój kanał YouTube, potem prześlij link do niego przez specjalną konkursową aplikację. Tutaj znajduje się do niej link, ale jeszcze oczywiście w opisie będziecie mieć. Druga opcja jest taka, że klip dodajecie na Musical.ly i koniecznie podpisujecie hashtagiem milion odsłon. Bez polskiego znaku. I uwaga, przechodzimy do tej najsłodszej rzeczy. Chodzi o wisienkę na torcie. A raczej na jego czubku. Wiecie, o co chodzi, nie? Najlepsze filmiki udostępnią i polecą u siebie Weronika Juszczak i Robson. Konkurs trwa od 1 do 15 sierpnia i mam nadzieję, że wśród tych wszystkich klipów znajdzie się twój filmik, bo przecież musimy pokazać moc książkoholików i mam nadzieję, że właśnie o takiej tematyce zrobicie swoje klipy. Podsumowanie tych wszystkich informacji znajdziecie w opisie na dole. I oczywiście życzę powodzenia. Witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. I uwaga, pierwszy raz na moim kanale pojawia się poradnik, jak zdobyć milion odsłon. I oczywiście wiąże się to z książką, pyk, Milion odsłon Tash. W tej oto książce główna bohaterka z dnia na dzień staje się znaną youtuberką. No i stąd ten poradnik, jak zdobyć milion odsłon. Jedziemy! Ciekawe, jak to jest być sławnym. Posiadać milion odsłon na YouTube. Mieć swoich fanów. Hejterów? Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to jest, to mam dla ciebie propozycję. Nakręć film o sobie, po prostu. To może być vlog, amatorski teledysk, czy jakiś poradnik, gdzie pokażesz swoje pasje, życie, czy też jakieś uzależnienia. Uruchom wyobraźnię, dodaj humor i voila, czas podbijać świat. 24 karat magic in the air.
Dobra, stop! Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, aby mieć tę milion odsłon. Masz dwie opcje. Pierwsza, filmik dodaj na swój kanał YouTube, potem prześlij link do niego przez specjalną konkursową aplikację. Tutaj znajduje się do niej link, ale jeszcze oczywiście w opisie będziecie mieć. Druga opcja jest taka, że klip dodajecie na Musical.ly i koniecznie podpisujecie hashtagiem milion odsłon, bez polskiego znaku. I uwaga, przechodzimy do tej najsłodszej rzeczy. Chodzi o wisienkę na torcie, a raczej na jego czubku. Wiecie, o co chodzi, nie? Najlepsze filmiki udostępnią i polecą u siebie Weronika Juszczak i Robson. Konkurs trwa od 1 do 15 sierpnia i mam nadzieję, że wśród tych wszystkich klipów znajdzie się Twój filmik, bo przecież musimy pokazać moc książkoholików i mam nadzieję, że właśnie o takiej tematyce zrobicie swoje klipy. Podsumowanie tych wszystkich informacji znajdziecie w opisie na dole.